jedną rzeczy, którą bardziej lubię od kawy, sztupalk, siłowni i treningów, jest dobra drzemka. Serio, dobra drzemka za dnia może uratować Ci życie. Dosłownie. Lekarze i naukowcy mówią, że drzemka pomaga nam obniżyć ryzyko ataku serca. To jakiś plus, ale oprócz tego wyostrza nam uwagę. Sprawia, że czujemy się bardziej odświeżeni. Sprawia, że nasze oczy już nie są tak zmęczone. I czujemy się bardziej gotowi do pracy. Hej, nie bez powodu Google ma w swoich placówkach miejsce do drzemek dla pracowników. Zupełnie tak jak w przedszkolu, dzieci potrzebują drzemki po to, żeby rosnąć, być zdrowe i silne. I tak samo jest z dorosłymi. Nie jest sekretem to, że nasze społeczeństwo ma niedobór snu i konsumuje gigantyczne ilości kawy i kofeiny, żeby ten dzień po prostu przetrwać. Dlatego dzisiaj szybko Wam opowiem mój sposób, który ja stosuję, żeby mój dzień był pełen owocnej pracy i produktywności i żebym na końcu nie czuł się jak zużyta ścierka. I wiem, niektórzy z Was powiedzą, że kiedyś mówiłem co innego, kiedyś mówiłem, że nie znoszę kawy. Teraz jestem miłośnikiem kawy i powinienem mieć wypisane hipokryta na czole. Ale spokojnie, po prostu się do niej przekonałem, bo kiedy zakładasz działalność i nie chcesz nigdy w życiu dla nikogo pracować, to musisz pracować. Dużo pracować. I kawa, mimo że niesmaczna, bardzo mi w tym pomogła. Pamiętam, że na samym początku to były tylko takie mocne szoty kawy, takie espresso zapijane gigantyczną ilością mleka albo wody. Później zamieniło się to w filiżankę kawy z mlekiem zapijane filiżanką wody. I robię to teoretycznie do dzisiaj. Nie dlatego, że mi nie smakuje, ale dlatego, że kawa odwadnia i zawsze warto mieć szklankę wody, więc polecam. Ale do rzeczy. Po jakimś czasie usłyszałem takie stwierdzenie jak power nap. Na polskie potężna drzemka albo drzemka siły, zależy jak sobie to tłumaczyć. I spróbowałem. Zamiast następnej kawy po prostu położyłem się na 20 minut, zamknąłem oczy i BUM! Nowy człowiek. Więc jak to działa? Cóż, jest mały haczyk, panowie, bo nie każda drzemka może nam pomóc. Jeżeli zrobisz to źle, to możesz się obudzić obrażony, dezorientowany i zły na cały świat, więc musicie to zrobić dobrze. Istnieją cztery poziomy snów. W pierwszym poziomie jesteśmy takim lekkim śnie, mamy zamknięte oczy, odpoczywamy, ale jeszcze mniej więcej wiemy, co się dzieje wokół nas. W drugim etapie oddalamy się coraz bardziej od rzeczywistości i już powoli zaczyna się aktywować ten pełny sen. Trzeci i czwarty etap to już właśnie jest ten pełny sen. Twoja drzemka nigdy nie powinna się kończyć w etapach pełnego snu. Nigdy. Będziesz się czuł zdezorientowany, zmęczony i wkurzony na cały świat. Po prostu będzie źle. Dlatego polecam się brać drzemki od 20 do 40 minut max, więc pamiętajcie, żeby nastawić sobie budzik. Mi czasem starczy od 10 do 15 minut, każdy jest inny, ale podczas takiej drzemki odpoczywają mi oczy i odpoczywa moje ciało. I po 20 minutach jestem jak nowy. Dla mnie najlepsza pora na drzemki jest między 12 a 16 godziną. Staram się nie robić już drzemek po godzinie 16, ale jak mówiłem, każdy jest inny. No dobra, to jest to, co pomaga mi przetrwać cały dzień z treningami, z siłownią i z pracą. I zastępuje mi jedną kawę dziennie, więc może to Wam pomoże, mi na pewno to pomaga bardzo, więc jeżeli to wypróbowaliście, napiszcie mi o tym w komentarzach. Swoją drogą, ostatnio zrobiłem filmik, jak ja piję kawę, więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie się czegoś dowiedzieć, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku, który będzie prawdopodobnie tutaj. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i miłej drzemki.